Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj na pierwszym planie mamy właściciela, organizatora wspólnego gołębnika, teraz nazywającego się Kaszuby. Natomiast kiedyś, w latach poprzednich, edycja się nazywa ten gołębnik WG Czersk. Aczkolwiek cały czas się znajdujemy w Czersku, uległa zmianie tylko nazwa. O zmianie nazwy wcześniej mówiliśmy, natomiast teraz popatrzmy, jesteśmy tutaj na finale. Pokażemy, jak wygląda gołębnik. Tutaj budka, gdzie mamy wyniki. Natomiast tutaj zobaczmy namiot, gdzie hodowcy mogą tutaj wspólnie, możemy ten finał obchodzić, celebrować. Kolega Sebastian nam powie może więcej o tym, jak wyglądała rywalizacja na tym gołębniku. Ile poszło przede wszystkim też na ten lot finałowy gołębi? Proszę bardzo. No, dzisiaj gołębie wystartowały o godzinie 9.20 z miejscowości Wiczkok. Odległość tutaj do wspólnego gołębnika tak, wynosi 373 km. Przed tutaj wypuszczeniem z naszej kabiny gołębi o 8 wypuścił oddział Wałcz. Z informacji, które tutaj mam z tego oddziału, to tam odległości do gołębniku były 250 km i gołębie gdzieś leciały około 3 godzin, także wkrótce tutaj też powinny być gołębie, nie? Spodziewamy się. Sprawdzić pogodę mamy taką, może na niego. No tam, jeżeli chodzi o miejscu wypuszczenia, to było lazurowe niebo i taka pogoda między innymi, no błękitne, bezchmurne praktycznie niebo i taka pogoda, myślę, że z tego tutaj... Ale wiatru chyba, nie ma, nie, deszczu też nie ma. Pogoda taka się utrzymywała mniej więcej do Gorzowa, a od Gorzowa takie, no jest pochmurnie, nie? Teraz to pytanie na pierwsze, bym prosił odpowiedź, które zadałem, czyli ile tych gołębi. Jeżeli chodzi o tutaj ile głębi, dzisiaj było zakoszowanych to 138, 140 razem, z czego dwa nieaktywne, nie? Czyli tyle gołębi poszło. Powiedzmy na początku, ile przyjąłeś gołębi? 340, 343 bodajże, 291 bodajże na pierwszy trening poszło, także około 50 gołębi zginęło na tutaj przy gołębniku, nie? Tam zostało usunięte, nie? Na pierwszy trening poszło 290 gołębi. Jak wyglądała rywalizacja na tych wcześniejszych lotach? Kto tak prowadzi na dzień dzisiejszy tutaj? No tu są szczegółowe wyniki, są na tak, ale ty możesz nam powiedzieć po prostu. Przeczytaj to, ja sobie sam mogę, nie? Możemy tam powiedzieć. Bo ty nie pamiętasz, nie, tak? Bo to, to podejdziemy, zobaczymy tutaj listę. O, sobie podziemy, zobaczymy. No. Jeżeli chodzi o klasyfikację drużynową, to Przemek Krew, rywalizacja sportowa, MWG Kaszuby są na drugim miejscu, trzecie Reichardt i Namul, druga drużyna. W kategorii widzę As, jest Gregor Rolkowski, Gregor tutaj jest, gdzie tu Gregor? Tak, chodził, tam widziałem, Leszek Rogało i Zbyszek Oleksiak. Też Mazury, Krzysztof widzę. Ja nie widzę przeszkód. Tutaj koledzy. Żebym cię wciągnął na członka. No nie wiem, nie widziałem jeszcze. Będziemy sobie tu patrzeć. Będziemy czekać. Tu mamy, widzę, kolega zawsze dba, żeby te wszystkie potwierdzenia. Akurat nie widziałem tego. Protokoły wszystkie. Tu są nagrody, tu jest lista zakoszowanych gołębi. Tu będziemy na bieżąco. To jest jak zwykle memoriał świętej pamięci Mieczysława Bieska. I dzisiaj należało wytypować dwa gołębie. Chodźmy, może tam przejdziemy. Na namiotu przeszliśmy, mamy teraz tutaj. Staramy się popatrzeć, czy wszystko dobrze chodzi. Tutaj ten sam system, który mieliśmy u kolegów Maćka Wudzika, też mamy tutaj. Tak, sprawdzamy, czy trzy anteny. Dzisiaj jeszcze koledzy, niektórzy dobierzli do wody, tak, tutaj Gregor Wolski, Arkadiusz Kleśniński. No, dobrze. Będziemy sobie tutaj mogli popatrzeć. Jakieś gołębie zostały, jakieś były jakieś. Nie. Wszystkie zakoszowaliśmy. Nawet ten, który wrócił w dniu praktycznie koszowania, ale no, w dobrej formie był, żeśmy go zakoszowali. Nie? No to dobrze. I teraz jeszcze zadam takie pytanie, jak w tym roku było ze zdrowiem gołębi, bo to jest też bardzo istotne sprawa. Nie, myślę, że super, jeżeli chodzi o zdrowie, to super. No w tym roku się nie przyjęły te gołębie późno przyjęte, czy te zamienne, nie? To totalnie się nie przyjęły i one tutaj chyba najbardziej tu statystyki popsuły, nie? Mhm. Podejrzewam, że z 70 takich późniejszych gołębi to zostało może z 8. Także te totalnie sobie w tym roku nie poradziły, nie? No ogólnie w oddziałach też są straty, nie? W tym roku to nawet koledzy tutaj... Nawet tutaj obecni pogubili już na treningach gołębie. No. Tutaj nie rozpoczęli sezonu, nie? U nas w oddziale 0200 Czerska, jak tu młody loty przebywały. No tu 5 lotów żeśmy odbyli, to w miarę, można powiedzieć, że pomyślnie, nie? To dobrze, tam będziemy czekać, popatrzymy sobie, jeszcze tam przyjdziemy do kolegów, popytamy się ich, jak oni na rywalizację oceniają, bo też na pewno mieli swoje gołębie. Także na razie dziękujemy i idziemy kibicować. Kibicujemy tutaj na WG. MWG Kaszuby, dawny Czersk i mamy pierwszego gołębia niebieski i teraz czyje nazwisko się tam wyświetli, zaraz zobaczymy. Sebastian tam jest czy tu? Ja tam już podejdę zobaczyć.
chwilą też koledzy Skrzypczak dali. Na ten sam lot było 30. O, tu mamy kolegę, o, kibicują z bliska, zaraz zobaczymy. Idziemy patrzeć. O, zaraz zobaczymy. Marek i Kacper Kedrowit. Niemiecki, Marek i... Organizacja sportowa? Marek i... Jest, kolejne. Ale weź powiedz jakie nazwisko. Kiedro... Nie. Kiedrowicz. Kiedrowicz. Pierwszy Kiedrowicz. Ale tu mamy... Inne są. Ale głowych nie ma. Która jest godzina? Która godzina, bo zwrócimy uwagi? Co? Macie zegarek? Tak, mówię tam połowie. Ale na skrzydło aż padł, zobacz. No. 14:19, czyli widzimy, pierwszy się pojawił 2-3 minuty wcześniej. No to dobrze, bo kolega się dzięki temu już nie stresuje tak mocno. A sobie pójdziemy zobaczyć, jak te gołębie tam się odbijają. I zobacz sobie tam, jak się po kolei mówi nazwiska, bo... Wchodzą. No mamy tutaj, weź posortuj. Niech się odświeży. Jo, tam jest Marek i... Kliknij tu, kliknij o. Marek i Kacper Kiedrowicz pierwszy, drugi Mrowiec Hankusz, trzeci Przemek Krew, Zdzisław Rademan, Gregor Lorkowski, Janusz Mariusz Ospu. Na razie 6 byłem. Piąty Lorkowski był, Gregor, gratulujemy. Tam za chwilę lista się pojawi, ale tam siedzi jeszcze te 2, 4. Tam z tyłu chyba jakieś siedzą. No czułem 2, 3, 3. A to może obce być. A mogą być obce, zobaczymy. A to mogły być obce, wiesz? Patrzymy w każdym razie cały czas. Taka grupa kilku gołębi, tutaj kilku, nie wiem, poniżej 10, 11, tylko tam widzimy, są jakieś nie wiadomo czy z tego gołębnika. Także tu widzimy. Kibicują tutaj koledzy. Mam nadzieję, że pogoda może nie jest taka za ciekawa aż całkiem, ale zawsze to jest tam moment już, kiedy nie mamy swoich lotów, możemy sobie ten czas poświęcić, właśnie weekend jest. Ten czas wolny wspólnie tutaj się skibicując przylotowi gołębi z innymi hodowcami. Tam na internecie koledzy już widzą, ja musiałbym podejść, ale jak podejdę, to nie będę filmował. Seba też nie chce się kwapić, żeby mówić. O, kolejny jakiś wszedł, ale mógł być wcześniej odbity już też, nie? Ile tam zobacz jest odbitych? I kolejność jeszcze raz podamy. No. Mamy 7, już 8 Paweł odbitych. Łoski, 8 Reichardt i na Mil. Odświeżę to. Nie, to tylko teraz to sortowanie zmieniasz. Znaczy czy od 1 do 8. O, ale widzimy, przeczytam jeszcze raz. Pierwszy gołąb przyleciał o godzinie... Marek i Kasper Kiedrowicz. Ale poczekaj, bo o godzinie miał 1245 metrów na minutę i czas odbicia 14:19. Mhm. Czyli oni tamty mieli troszeczkę inny. Później był, kto był Kedrowicza, Mrowiec Hankus, Przemek Krew trzeci, Zdzisław Lademan czwarty, Gregor Kowski, drużyna druga, piąty, Janusz i Mariusz Rozpuch, pierwsza drużyna. Kolejne gołębie są. Paweł Orłowski, siódmy i Reinhard i Namur, dziewiąty. Tutaj przyszły następne płowy. No jest płowy w końcu. Gdzie płowy? A nie, sorry, ja już mam... Nie, sorry, przepraszam najmocniej. Nie, rzeczywiście. Tak wyskoczyłem i... Są zmoknięte trochę, dlatego no. No, kolejne już tam wchodzą. To są chyba już ostatni lot tutaj w tym sezonie. Tutaj chyba, że jeszcze będziemy z kolegą Wudzikiem robić loty zimowe. Może też jeszcze kogoś innego do tych lotów zaangażujemy, zobaczymy. Ale w tym roku też chyba rywalizacji za dużo nie będziemy oglądać, także to jest ostatni lot praktycznie w tym sezonie. Później już zostaną tylko zagraniczne wspólne gołębniki. Widzimy tam gołąbki. O, ile jest tam? Z 10? Seba. Moment, chwila. A. Nie no, teraz wszedł, ale on już wchodził i wychodził. Ten stoi cały czas tam w wejściu.
we wlocie. Ile tam jest? 9 Reinharda Mula. Znowu mul? No to tam był. A dwa jeszcze nie weszły. Ten stoi cały czas, zobacz, nie chce wejść. Tam jeszcze dwa z tyłu, co tak? No tam siedzą, ale to i obce. To. Chyba idą jeden. Proszę. A ten patrz, jeden siadł, zaklinował się czy co? O, może tam wejdzie ten. Podleciał na ostatni wlot. No niebo mamy takie już z zachmurzeniem, a nie pada, tak mrzało tutaj, była lekka mrzeweczka, ale teraz już nie ma czegoś takiego. Wszedł chyba? Wszedł? Wszedł? A co wszedł? Gołąb. Nie, no wszedł 9 głębiej zaleciał. Aha, no to się, no to ja, bo one wchodziły, wychodziły, no. No może by... Te chyba jednak będą. Proszę? Te chyba jednak będą. To twoje? Zobaczymy. Kolega Sebastian podszedł, żeby zobaczyć, czy to są chyba gołębie z tego gołębnika, bo to mogą być też nie z tego. Może jacyś inni hodowcy jeszcze wypuszczali w dniu dzisiejszym. Nie, Seba, to nie z tego! A ten? A ten? Seba, a ten to jest z tego? Nie wiem. A nie widzisz Tipesa, czy co? Ten jest na pewno z tą. Aha, no to dojo. Siedzi. Ten taki pstry, nie? No. No dobra, czyli to pierwsze gołębie tutaj mamy. Pójdziemy sobie zobaczyć jeszcze raz, jakie to są gołębie. Karol! Chodź tutaj. O, pewnie coś na sumieniu ma. Mamy, o, 9 gołębi odbitych. Pierwszy gołąb, jeszcze raz przypominamy, prędkość mają 1245 do 1226 metrów na minutę. Ostatni, dwa gołębie ostatnie, 8, 9 są Reinharda, inny mul. Później jest pierwszy gołąb Marka i Kacpra Kiedrowicz, później drugi Mrowiec and Hankus, trzeci Przemek Krew, Zdzisław Lademan, Gregor Orkowski, dwa Janusz Mariusz Rozpuch, Paweł Orłowski, no i 8, 9 Reinhard und, i Ina Mil. Także to są te gołębie, które dzisiaj tutaj na MWG Kaszuby przyleciały w tej pierwszej grupie. Na kolejne będziemy czekać. No, oby jak najszybciej i jak najwięcej tych gołębi przyleciało. Kolejny ptak z lotu. Ten bardzo ładnie wylądował, ale na razie jeszcze nie wchodzi niestety. No, wszedł od razu. A, zobaczymy. Musimy poczekać chwilę. Mul to nie, 8-9 był. Też będzie 10? 10 też był mula? Ale to nie ten teraz. Nie, prędzej, nie, to jeszcze czekamy. Czyli, ale to inne drużyny był. No. No, będziemy czekać. Pojawiły się dwa następne ptaki. A ile jest wszystkich już teraz? 13? Z tymi 13, czyli dużo nie straciliśmy. O. Podlatują. Czekamy, aż wejdą. Zobaczymy teraz kolegę Sebastiana, czy zestresowany jest, czy nie. Jak, Karol, tacie pomagasz? Tylko dwa doleciały teraz, to są te dwa, tak? Widać, że są mokre. Nie, musieliśmy na sekundę odjechać. Widać, że deszcz trafiły po drodze. Tam było na mapie, tam było, mówiłem ci, że deszcz jest. No na końcówce. Na końcówce, no dlatego mają tu, nie?
Także kibice są. Aktywnie wspierają. O, pewnie. A one się odbiły już, czy nie? Nie. Bo teraz już ten pewnie odbiegł. O 12 sobie zobaczymy, czy to jest. Kogo? 12. Kogo? Kogo 12 jest, Karol? Dzisław Ladem. No, o, Zdzisław. O, Zdzicha. Drugi gołąb. Drugi czy trzeci? O, jeszcze jest jeden. Przyleciał o, jeszcze czerwony, jeden. Czerwony czy płowy w końcu się pojawił. No, czerwony taki. Ta, dwa gołębie? Dwa typowane. O. Karol, czytaj nam. No. Patrzymy. Odbił się, zobacz. O, teraz się odbił, na pewno. Teraz już się odbił. Wszedł. Dobra, dwa ci się powinny odbić. Dwa się odbiły? Czy nie, bo tamten... Dwa się odbiły? Leszek Rogało. No, no. I Ewa Jan Kierdzik. Kierdzik. Kierdzik już chyba byli wcześniej, czy nie? Nie, nie, nie. Nic. Czyli mamy ile? 14 gołębi. Czyli mamy 10% na razie, ale do wieczora jest jeszcze daleko. I będziemy tutaj sobie siedzieć i kibicować. Tu wylądował kolejny, jeszcze się dwa pojawiły. Jastrząb, a nie, jeszcze jeden jest. Czy to, o, tu jeszcze trzy latają ciągle. Czwarty, ten jeden siedzi na tym, trzy w powietrzu. No, zaraz, Gliszczyńscy, zobaczymy zaraz. Dobrze powiedziałem, nie? O! Chodzić, kolega nam tam odczyta. No i będziemy czekać na następne ptaki. Lądują dwa gołębie. Znaczy próbują wylądować. Jeden. Zaraz będzie dwa. 50. Proszę, proszę chwilowo nie przeszkadzać mi tutaj. Koledzy właśnie spróbują mnie zagadać, a ja tu filmuję. Właśnie bym prosił. Dziękujemy. Chwilowo, żeby. Bo, no tam, o tam, o patrz, a nie, to czyjeś. Tam cała grupa, ale to są nie, to są szpaki chyba. To szpaki, kurwa, to tak mówi, że. Kolegę, nie powiem nazwiska, nic, ale prosimy nie kląć. Przepraszam. O, ten kursuje tu. 12 palców jest dobrze. Bo ten jest nasz. Ja nie widzę tego następnego. Nie, ten czary do lata on nie lądował. Niebieski jesteś. A czemu tak? Mazury są zapaśnięte. Tam jeszcze sobie gołębie widzę, siedzą na wlotach. Ale chyba one już się odbiły. Teraz kolega Sebastian pójdzie zobaczyć, powie nam ile tam czego jest, wszystkiego. Czarny wchodzi. Zaraz zobaczymy, czyj on jest. Także będzie około, nie wiem, 17 czy 20 gołębi. Zobaczymy to wszystko.
słabo to robisz, kurwa, lubię. Nie no, ja przepraszam za słownictwo, bo tutaj pada takie niecenzuralne trochę, ale... Przepraszam, Krzysiu. Nie, nie, a... Przepraszam. Spokojnie, popatrzmy, kolejne gołębie dolatują. Ile jest, Mariusz, bo ty najlepiej wiesz, ile jest tych gołębi już? Nie wiem. 20 kilka? Koło 30. Koło 30. 30 gołębi i to... Tak, że Krzysiu nagrywa... Widzę, kolega teraz chce się zrehabilitować za te przekleństwa, ale to jakoś przeżyjemy. Także nie ma to. Sobie tutaj patrzymy. Tu mamy bardzo wytrwałych kibiców. Nazwisko prezydenckie, kolega Rolkowski, gratulujemy. Ile Gregor miałeś? Dwa gołębie czy trzy są twoje? Dwa. Puchar? Czwarte miejsce i... No coś takie, dokładnie nie wiem, ale... O nagrodach będziemy później rozmawiać. Ale my tu z Kornowa się bujamy. Ile macie gołębi? Cztery. Ale mamy jednego. A widzimy, jest 27 gołębi, które dzisiaj doleciały. A jednego mamy. Z Kornowa jesteśmy. Sebastian tam kibicuje, widzimy. Znaczy, przepraszam, nie kibicuje, tylko... Motywuje do wchodzenia, a nie, patrzy, że chyba nie od nas. To nie nasz, co? Nie, jakiś inny. No. Czerwony też nie jest stąd. Czerwony też nie jest stąd. Czerwony nie jest stąd. Dlatego nie wchodzi, nie? No. O, widzimy, tutaj wylądował gołąb niebieski, a tuż przed nim biały gołąb. Ten gołąb biały to jest kogo? To chyba Zbyszka Oleksiaka mówią? Nie. Nie. Nie wiemy, czyj to był, ale... Czy Mula? Nie. Zobaczymy. Mula. Zaraz będziemy widzieć. Popatrzmy. My tu Kornowo takie spadli. I Poznań ma takie. O, oby się zdecydował na wejście. To taki niebieski, mocno pstry, powiedzmy. Pójdziemy sobie do komputera zobaczyć, ile tam już gołębi przyleciało. Też przy okazji zobaczymy, jeżeli te gołębie wejdą, do kogo one należą. O, wszedł, widzimy ten. Czyli będzie odbity chyba teraz jako ostatni, czy przedostatni. O, i Sebastian też już widzę tam. Co, karmiłeś? Karmiłeś? Otrzymy sobie, o. Nie? Szefer Rozy. I ostatni, 28, Mariusz Rospu. Nie, dobrze. Ten przedostatni biały to był ten niemiecki, widzę. Szefler Rose i Janusz Mariusz Rozpoch. Ten biały to chyba Rozpoch będzie. Rozpoch? Bo tamten się mógł odbijać, nie wiem, który to był. Tu musielibyśmy sobie zobaczyć, na gołębia kliknąć i zobaczyć. No to nie będziemy tu grzebać na razie. Póki co 28 sztuk mamy. Jeszcze troszeczkę jest w powietrzu. 20% to jest, powiedzmy.